Cześć, witam Was w drugim, przedświątecznym wydaniu MMA Flashback. A dziś pierwszym wydarzeniem, o którym powiem, będzie ogłoszenie walki o pas w kategorii piórkowej kobiet. Boże, czy Ty to widzisz? A w walce tej zmierzam się dwie zawodniczki, które na co dzień walczą w wadze koguciej, Holly Holm, która jest po dwóch porażkach rzędu, oraz Jermaine de Randami. Pogarszasz swoją sytuację. I dopiero co, w ostatnim flashbacku nagadałem się o tym, jak pozbawionym sensu jest otwieranie tej kategorii w UFC. I szczerze mówiąc, byłem pewien po tym, jak Chris Cyborg odmówiła tej walki o pas, że UFC porzuci ten pomysł. Myliłem się jednak. I pomijając fakt, jak absurdalnym jest dawanie walki o pas Holly Holm, która jest po dwóch przegranych z rzędu, to czy naprawdę lepszym pomysłem nie byłoby otworzenie kategorii muszej kobiet, gdzie mogłyby walczyć zawodniczki, które są za duże na kategorię 115, a za małe na 135 funtów, jak na przykład nasza Agnieszka Niedźwiedź, która w pięknym stylu wygrała swoją walkę na wczorajszej gali Ladies Fight Night. Jak dla mnie, jedynym powodem zestawienia tej walki jest chęć zagrania na nosie Chris Cyborg za to, że dwukrotnie odmówiła walki. Z pewnością, najgłośniejszym wydarzeniem tego tygodnia było zatrzymanie Michała Materli przez Centralne Biuro Śledcze i moim zdaniem ani czas, ani miejsce na rozwodzenie się nad powodami, bo bez trudu można znaleźć w internecie informacje na ten temat. A jeśli macie z tym problem, to mam na to dwa słowa. Opanuj kurwa komputer, bo jeśli liczysz na mnie, to się zdziwisz. I w tej całej sprawie mam jedynie taki mały apel. Nie rozdmuchujmy tej sprawy, nie wyręczajmy faktu, superekspresu czy innych brukowców, bo jedynym efektem tego będzie mieszanie z błotem dobrej opinii o tym sporcie. Dopiero co ucichła afera z Tymoteuszem Świątkiem, a moim zdaniem nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby ten sport nie był źle kojarzony. Wygrzebywanie jakichś starych spraw, dyskutowanie, czy o zgrozo wyzywanie się z forumowiczami na swoim własnym blogu, moim zdaniem może tylko pogorszyć sytuację. Walka Marka Hunta z Brockiem Lesnarem została wreszcie uznana jako no contest, a Brock Lesnar został ukarany przez komisję stanową karą 250 tysięcy dolarów grzywny. Brock Lesnar został ukarany kwotą 250 tysięcy dolarów za wykrycie w jego organizmie zakazanych substancji. Warto przy tym zaznaczyć, że chyba nawet specjalnie nie chciał się z tym kryć. Wyszedł nafutrowany do walki, zgarnął 2,5 miliona dolarów gaży i tyle. Moje zdanie jest takie, że ta kara jest jak najbardziej słuszna, jednak część tej kwoty powinna zostać przekazana dla Marka Hunta. Trzeba pamiętać, że to nie ludzie z komisji, tylko właśnie Mark Hunt stali w oktagonie naprzeciw nakoksowanego Brocka Lesnara. Swoją drogą, mam nadzieję, że ta sytuacja załagodzi nieco ból dupy Marka Hunta związany z tą sytuacją. Swoją drogą oczywiście słuszny, bo bardzo chciałbym zobaczyć jeszcze jakiś Walk of KO w jego wykonaniu. KSW zorganizuje galę na Stadionie Narodowym i trzeba przyznać, że ta informacja to prawdziwy big deal. A co to jest ten big deal? Ciemny jak dupa niezrozumiała. Jak czytamy w dość enigmatycznym oświadczeniu Macieja Kawulskiego, 27 maja na Stadionie Narodowym, mogącym pomieścić ponad 55 tysięcy widzów, KSW zorganizuje galę. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dość dziwne sformułowanie w tym oświadczeniu. I co to może oznaczać? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to wydarzenie, na którym walki nie będą jedyną atrakcją. I nie za bardzo wiem, co KSW chce nam zaserwować, ale mam nadzieję, że podczas tej imprezy to właśnie walki będą głównym wydarzeniem. No a jeśli dokonałem nadinterpretacji i to będzie po prostu mega wielka gala KSW, no to nic, tylko pogratulować. Ach, no i ogłoszono niejako poprzez opublikowanie plakatu dwa nazwiska, które znajdą się na tej gali, czyli Mariusza Pudzianowskiego i Mameda Khalidova. Gala UFC on Fox 22 w Sacramento. Z karty wstępnej tej gali żaden pojedynek nie był moim zdaniem na tyle porywający, aby warto było go nadrabiać, jednak karta główna była naprawdę ciekawa i chyba tylko pojedynek Mike'a Perego nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Jeśli chodzi o walkę Mickey Gola z Sage'em, to wydaje mi się, że po raz kolejny była to walka, która pokazała duże braki w parterze Sage'a. W walce wieczoru Michelle Waterson bardzo szybko poddała Paige Van Zandt, a jak dla mnie prawdziwą walką wieczoru było starcie Brada Piketa z Uriah Faberem. Przed tą walką Faber zapowiadał, że jest to ostatni raz, kiedy zobaczymy go w oktagonie i przyznam, że chyba lepszego pożegnania nie mógł sobie wymarzyć. W tej walce pokazał wszystko to, czym błyszczał przez całą swoją karierę, czyli świetne zapasy, mocny cios, którym prawie znegotował Brada Piketa, czy cały przekrój firmowych dla Team Alpha Male duszeń. Miło też było popatrzeć, gdy po walce usiadł przy jednym stole ze swoim odwiecznym rywalem Dominikiem Cruzem. Panowie, jak zwykle zresztą nie bez złośliwości, zakopali topór wojenny, a Dominik podarował Faberowi plakat z czasów WEC, na którym zresztą niegdyś sam podpisywał się na twarzy Fabera. Jak dla mnie było to super zwieńczenie kariery dla jednego z największych weteranów oktagonu UFC. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli interesują Was nowinki ze świata MMA, to zapraszam Was do polubienia strony facebookowej Nie śpię, bo oglądam UFC. No i na wypadek, gdybyśmy mieli w tym tygodniu się już nie zobaczyć, chciałbym życzyć Wam zdrowych i wesołych świąt.